Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zmasło, a dzisiaj znowu będę budował komputer dla kuzyna, ale tym razem dla innego. Hello there. Gapisz mi się na bebech? Zerknąłem tylko. OG widzowie pamiętają, że gdzieś z półtora roku temu ulepszaliśmy Krzysiowi właśnie tego Dela, no i zyskałeś półtora roku. Dzisiaj będziemy ci budować nowego kompa. Znaczy, Krzysiu będzie budował, a ja będę patrzył. Budowałeś kiedyś komputer? Nie. Masz psychę? Tak. A co będzie, jak Krzysiu pognie piny? Chłopie, to jest easy. Ogarniemy w godzinkę. Speedrun. Poproszę o muzykę. Więc tak, Krzychu podjął decyzję, że chce nowego kompa. Miał budżet w okolicach 4000, max 5. Więc postarałem się skompletować taki zestaw, żeby był całkiem spoko, żeby w razie czego w przyszłości można było go też trochę rozbudować. Skoro to jest twój komputer, to od czego byś zaczął budowanie? Płyty głównej. Bardzo dobrze. Oglądałeś jakieś filmy z budowania kompa wcześniej? Nie. Tak, więc Krzysiowi wzięliśmy płytę B550 Aorusa Elite. Taki zdrowy stosunek ceny do jakości. Teraz tak, wyciągnij ją z folii i zrobimy sobie tak, że położymy sobie to na pudełeczku. Hops ją tu. Jak mówiłem, to jest B550, czyli to jest płyta na socket AM4 pod Ryzena. I będziemy ci taki procesor tutaj ładowali. Spoko. Skoro już mamy płytę, co dalej? Procesor? Dobrze, tak zrobimy. Dam ci kosę, co? Tylko uważaj na palec. Spokojnie, Krzysiu, nie przejmuj się, będzie dobrze. Nic się nie stanie. Tak jest. Więc mamy Proca Ryzen 5600X, 6 rdzeni, 12 wątków. To jest takie małe chłodzenie boksowe, ale zrobimy ci niespodziankę, damy ci nowe chłodzenie. Wybierzesz sobie coś z kantorka. Dobra. Dobra. No to masz psychę włożyć procesor, czy ja mam to zrobić? Mogę ja. Dobra, to mi się podoba, to jest duch walki. To jest jakiś trójkąt. Tak, dobrze. I tu patrzysz, że tu jest trójkąt. Tu jest na procesorze. I tutaj mamy też trójkąt na samym sokecie. Więc musimy go w ten sposób tak siup, wrzucić. Mhm. Tak, i tu sobie otwierasz tą fajszkę. No, git. No i teraz trzeba proca wrzucić. Dobrze, no tu uważaj, żebyś o to nie zahaczył. O, właśnie, w ten sposób, tak. I teraz delikatnie. Sam wskoczył, tak? Wskoczył można chyba? Delikatnie, tak, bardzo dobrze. Tak? No i zamykasz ten interes. No, to troszeczkę opór daje i zamykasz tam za ten, no. Bardzo dobrze. No. Test stresu ręki. Ej, twoja jest bardziej stabilna niż moja nawet. Chyba za dużo kawy dzisiaj wypiłem. Krzysiu, psycha ze stali, szanuję. Patrz, tu masz taką naklejkę, ona jest w płytę. A gdzie ją nakleić? A gdzie byś chciał? Czyli teraz jestem już pełnoprawny AMD boy. To co teraz? Kartę graficzną? Można, natomiast sugerowałbym, żeby to zrobić dopiero jak włożymy do obudowy. Tak nam będzie dużo wygodniej. Dysk? Może być dysk, no. Trochę niefajnie te dyski pakują, że one... Trzeba to wszystko rozerwać, chłopie, żeby... Tak, to jest dysk M2 NVMe, 1 TB, Kingston NV2. Już jest napisy Express generacji 4. Wiesz, co to znaczy? Nie. Szybki będzie podobno. Coś ty z tym zrobił. Ale to już tak było, na mnie nie patrz. Mhm. Gdzie byś chciał ten dysk zamocować? Bardzo dobrze, tak. No, dobrze. Tak jest. I teraz tak, musisz go sobie tak wycelować, no w ten sposób. Tylko ja bym ci proponował jeszcze tą śrubeczkę tutaj sobie odkręcić. Ha, niestety w twojej płycie głównej tu jest śrubeczka. Ja tego strasznie nie lubię, bo tym chłopie potem utrafić to jest masakra. I patrz, tu masz te takie wcięcie, nie? Tu jest takie plastikowe. No. I sobie musisz to zrobić troszkę wyżej. No. Jak on jest tak, widzisz, tam wszedł ten taki ząbek. I teraz sobie po prostu robisz tak, klik, o, weszło, nie? Mhm. Teraz go trzeba przytrzymać, ja ci przytrzymam, a ty wkręcaj śrubę. I patrz, na tej blasce masz jeszcze takiego termopada, weź sobie to ściągnij, tą folię. Czemu to się tak klei? Bo to jest termopad i to ma za zadanie odprowadzać ciepło, wiesz, z dysku. A. Więc dysk będzie teoretycznie chłodniejszy do tej metalowej części. No i teraz, chłopie, to tak wkładasz. No, tutaj ten bolec bardzo dobrze. No, jest gitara. Ja mówiłem, że Krzysiu dzisiaj będzie składał komputer, ja to tylko sprzątam. Widzę, kuzynek, jak dobrze sprzątasz. Pokaż mi ten bałagan na tym stole. Ale nie jestem w stanie zdania nawet złożyć. Przyłapali mnie na gorącym uczynku, no. Krzysiu, chyba przejmujemy to studio. Dobra. Wy byście chcieli pewnie ten kantorek najbardziej przejąć, no. Co nie? Tak? Tak. To ty zaraz pójdziemy, coś sobie wybierzesz. Dobra, chłopie, co dalej? RAM?
Dobrze, no. RAM całkiem spoko, DDR4 3600 MHz, CL16, bardzo fajne pod Ryzena, dodatkowo z RGB, takie od Kingstona kosteczki. Jak RGB, to dodatkowo gigabajt RAM. Krzysiu wam to powiedział, więc tak musi być. Ja się chyciłem, Krzysiek, za twoje ramy i już je zepsułem, ci pudełko, bo nie trafiłem nożem w odpowiednie miejsce. Nie umiem trafić. Dziabni go, dziab. Jak dwa? No dwie kości, chłopie. Myślałem, że jedno. A to ci już powiem dlaczego. Bo generalnie dobrą praktyką jest to, żeby wkładać sobie po dwie albo po cztery kości. Czemu? Żebyś miał tak zwany dual channel, czyli żeby procesor na dwa kanały się komunikował z RAMem. Po prostu jak masz dwie kości, to szybciej może sobie między nimi dane przepychać. I wtedy jest też więcej wydajności w grach. I tak nie zrozumiałem. Ale wiesz, że jest szybciej. I że dobrze jest dwa albo cztery, co nie? No. No. I jakbyś włożył te kości? A2 i B2, czyli to i to. No, dobrze. Krzychu tutaj sczytał, że to właśnie mają być te first, te sloty, do których się powinno włożyć. I bardzo dobrze, bo właśnie jak włożysz do tych dwóch slotów, to będzie ci działał dual channel, czyli będzie... Lepiej działał. Dobrze, tak. I tu sobie dobrze popatrz, czy masz zęby i ja ci już tu podpowiem, że na odwrót powinieneś zrobić. Musisz sobie tak utrafić, żeby to było w ten sposób i wtedy dociskasz cyk i złapało. Kość ty spróbuj. No. Pokaż, czy dobrze? Bardzo dobrze. No i teraz je dociskaj. Jak bardzo? No, tak bardzo. Właśnie tak. Trochę stresujące, ale dobrze to wyszło. Jeszcze tylko chłodzenie nam zostało. A skoro o chłodzeniu mowa, chodź Krzysiu, zrobimy sobie taką małą wycieczkę. Co mogę stąd wziąć? No co, wybierz sobie tu chłodzenie, które chcesz. A tutaj jest 39, to może jednak zostawimy tutaj. Że co chcę. Ale chłodzenie, nie kartę. Kartę już masz kupioną. Dobra. Tak, spoko. Pure lub Be Quieta zawsze sponio. Trochę overkill do twojego proca, ale będzie cichutko i chłodniutko. Fajno. A czemu nie Bandit Power? Bo masz Seasonica, bo podobno chciałeś, żeby ci ten komputer podziałał dłużej niż 3 dni. Ja chciałem bombę. Bombę? No tak, Krzychu sobie wybrał fajne chłodzenie, 360mm IO. Totalny overkill do tego procesora, bo nie wiem, chłopie, jak dobijemy do 60 stopni, to będzie dobrze. Ale tak, zanim zaczniemy wkładać płytę do obudowy, rzecz, o której często się zapomina i potem jest wielki płacz, to, żeby sobie ramkę do mocowania chłodzenia najpierw zamontować tutaj, póki jeszcze mamy płytę luzem. Bo potem to jest trudne. Jaką ramkę? No właśnie, już ci pokażę. Mogę się tego napić? Wiesz co, to są chyba jakieś środki biobójcze w tym, więc to chyba by nie był zbyt dobry pomysł. I śmierdzi to strasznie, także chyba byś nie chciał tego wypić. I tylko musimy tutaj sobie coś do chłodzenia dokręcić, żebyśmy je potem mogli tak fajnie złapać. Już ci pokażę. Za to nam wyszła strona po niemiecku. Handbuch! A, czyli jednak trzeba te wykręcić, ten tegesy, zamontować ten tegesy. Mam tu wziąć? Tak, weź to, no. To ci schowamy zaraz do pudełka, żeby ci to nie zginęło. Którego pudełka? Z płyty głównej ci wszystko spakujemy, wiesz? Patrz, tu masz te takie, to są te takie i te taki dajesz na ten teges. I na te cztery daj te taki. Na te ten tegesy to załóż. Jakie ten tegesy? Te do tego, wiesz. Pa, teraz to przykładasz i tu masz napisane AM4. I to musisz tak sobie przyśrubować do tego. Przykręcić? Tak, przyśrubuj to, no. Przyśrubować? Przyśrub. Kto mówi przyśrubować? Kamil tak mówi. Co, ja? No, też jestem tłusty. Czekaj, bo ci to odjechało, chłopie. Dobra, tu masz teges. Wkręcaj to. Jak coś będzie nie tak, to na ciebie, nie? Jak zawsze. Spychologia to na się nazywa. O, nie, Kamil, to twoja wina będzie. Albo na Wojtka, bo Wojtek siedzi i skroluje telefon cały czas. Kuzynek, dobrze ci działa ten komputer, co ci zbudowałem rok temu? No chłopie. Jesteś zadowolony? No, tak. Dobrze działa? Muszę ograniczać FPS-y w lodu, chłopie. Powiedziałem Krzysiowi, że sobie też może wybrać obudowę i sobie wybrał fraktar Torrenta dużego. Tylko jest minus taki, że Krzysiu ma chłodzenie wodne, więc musimy dwa duże wentylatory z frontu wymontować. A co byś włożył najpierw? Zasilacz? No i dobra. Tak, Krzychu ma fajne zasilato, ma Seasonica, 650 waciszy, więc mam nadzieję, że ci będzie działał długo i dobrze. A Krzysiu i tak jest smutny, że nie ma takiego bombowego zasilacza. Ale zawsze mogłeś jeszcze, chłopie, chcieć Akygę podobno. Nie, tego nie znam. To dobrze. Wygląda bardzo przekonująco. Tak, rzeczywiście, tak jest, no. W dealpacku masz te trytytki i śrubki, to się przyda. Patrz, robimy teraz tak. I zasilacz idzie tutaj.
bo to jest taka dość nietypowa obudowa i ona ma trochę inną konstrukcję. Tak, i zasilacz, ci od razu powiem, na odwrót. I tu już Krzychu dobrze rozkminił, że tu mamy wentylator, tu mamy kratki, tu by nie mogło zasysać powietrza, więc trzeba go zrobić tak. A mogę zrobić sobie kratkę do sera? Nie wiem, czy by to zadziałało. Chyba za ten jest takie ostre, chłopie. No jakbyś tak przycisnął? Co za zadymiarz? Weź je tu wepchnij. I pa, i teraz ładujemy tu. Chłopie, śrubujemy dziada tutaj. A gdzie są śrubki? Tam masz, w dealpaku. Chłopie, inny śrubokręt do tego, bo to jest takie... Łukasz? No? A ty świecisz sobie czy mi? Patrz, teraz już ci świecę. Dzięki. Co jest? Coś zrobił z tą maszynką. Ja nic. Łukasz? No? Czemu to masz wszystko z Corsera? Jak wszystko z Corsera? Koszulkę, śrubokręt, deskę do kroju. Dobra, to ładujemy płytę teraz. Jest bezpiecznie i teraz ładujemy tutaj, ja ci przytrzymam kable. W którą stronę? No tak właśnie, dobrze, no. A gdzie? No i tak tu bardziej w tą stronę, bo tutaj widzisz, tu ci przychodzi na porty. No i tu sobie poderwij troszkę. No i bardzo dobrze, zaraz ją tu jeszcze naprostujemy, spokojnie. Ja ci to poprzykręcam na razie tutaj, cyk. Teraz mamy ciężkiego questa, bo musimy sobie guziczki podłączyć wszystkie. Jakie guziczki? No ten na przykład do włączania i tak dalej, to są te takie tutaj. Takie? I to jest strasznie upierdliwe, to ja ci to zrobię, dobra? Bo chłopie psycha siada przy tym zawsze. Żeby zamontować to IO na froncie, musimy niestety zdemontować te dwa ogromne 180 mm wentylatory i taką ramkę specjalną zamontować. No możesz je odkręcać, Krzychu. Ja ci to tu złapię, żeby nam to nie upadło. Od razu. Śrubki musisz sam łapać. Gruszka dla skali. No, duże te wentyle są, nie? Mam. O. No i co? Jakie jeszcze są? To trzeba usunąć chyba. Aha, tak. Krzysiu, ty się fajnie rozkręcasz, dosłownie. Tak, zmienimy sobie orientację wentylatorków zaraz. Jakbyśmy to tak spróbowali dać, teoretycznie by można, ale to może ci zrobimy tak tradycyjnie. Tutaj zrobimy to tak na razie. O, teamwork OP. O, ja sobie to tutaj złapię. Linus, wyślij śrubokręt. Linus, wyślij śrubokręt, bo ten, co ja mam, to słaby magnes ma. Chłodnica zamontowana i patrz, Krzychu, tu masz ogólnie filtr kurzowy i co jakiś czas sobie to możesz otwierać i tutaj sobie będziesz czyścił chłodnicę, co? Dobra. No, bo to się, wiesz, tak raz na parę miesięcy warto sobie ściągnąć, wydmuchać. No i git. No, przykręcamy sobie IO. Chłodzenie, nie za mocno, nie za lekko, tak w sam raz. Kable popodpinane, została grafa. Pokaż grafę. Tak, Krzyśkowi wybrałem Radeona 6600 bez XT, bo to jest w sumie taka najlepsza moim zdaniem karta do 1500 zł, jeżeli mówimy oczywiście o nowych karciochach. Radeony bardzo spoko i może trochę podkręcimy nawet karciochę, zobaczymy. O, fajnie. Tak, wydanie Eagle od Gigabyte'a. Trzy wentylatorowe, przypuszczam, że będzie bardzo cichutkie. No, to trzeba folikę zdjąć zaraz. No, najlepsza część. Uuu, nice. To tak, tu masz slot, masz już odbezpieczony. Także musisz... No i teraz dociśnij. Tak tutaj, bardziej w tym miejscu. Tu? No tak tu, nie? Żebyś po prostu nad slotem miał, nie? Jeszcze? Chyba tak. O. Tak, no i gitara. No i trzeba jeszcze tu przyśrubować i finito. I wtyczka i... Voilà, komp gotowy. To wygląda na to, że działa. Trzeba by podłączyć i uruchomić. Zobaczyć, czy to nie wybuchnie. Dobra robota. Właśnie, Krzysiu, w co będziesz grał na takim kompie? Raczej będę grał w tego Fallouta nowego, w People Playground i czasami w gry na VR. Tak, bo Krzychu ma Oculusa. Najpierw pożyczał ode mnie jedynkę bardzo długo, aż sobie w końcu kupił dwójkę, a dwójka jest w sumie fajniejsza niż jedynka, więc trochę zazdro. No to pierwsze odpalenie. Czyń honory, Krzychu. Miał być cichy. No, na razie idzie na full obrotach, ale zaraz przestanie. A. I git. Zaraz zobaczymy, czy nam pokaże coś na tym. Tu ci włączamy XMP, czyli żeby RAM chodził na szybszej prędkości. I tu wchodzimy jeszcze w zaawansowane. I włączamy ci resizable bar, żeby Radeon trochę szybciej działał. No i tyle. Instalujemy Windowsa i sprawdzamy, jak to śmiga.
Po instalacji Windowsa i sterowników wszedłem w panel AMD. W zakładce wydajność i dostrajanie zwiększyłem power limit karty o 20% do 120 W. Pozwoli to uzyskać około 10% więcej wydajności w grach. Następnie odpaliliśmy Cinebench R20 i po pierwszym przebiegu procesor ledwo co dobił do 50 stopni. Mówiłem, że chłodzenie Be Quiet, które tutaj użyliśmy, to kompletny overkill do tego proca. Z tym procesorem bez problemu sobie radzi nawet boksowe chłodzenie, więc nie ma sensu wydawać aż tyle kasy na takie chłodzenie. Ale takie chłodzenie sobie Krzysiu wybrał, no to będzie miał chłodno. W Cinebenchu wyniki też robią wrażenie, zwłaszcza gdy zestawimy je ze starszym komputerem, którego Krzysiek wcześniej używał. No w tym syntetycznym teście procesor od AMD 5600X jest prawie 3 razy szybszy niż Xeon, którego Krzychu używał wcześniej. Na pierwszy ogień rzuciliśmy Red Dead Redemption 2 na ustawieniach domyślnych. Na starym kompie wyciągaliśmy okolice 40 klatek ze sporadycznymi spadkami, na nowym śmiga wszystko elegancko w okolicach 90, także niezły przyrost. Kolejną grą jest People Playgrounds i szczerze mówiąc nie bardzo kumam, o co chodzi w tej grze, ale Krzysiek mówił mi, że w tej grze jest dość skomplikowana symulacja fizyki obiektów. I faktycznie, jak na ekranie był jakiś wybuch lub obiekty się ruszały, to na starym kompie mieliśmy zabójcze 7 FPS-ów. Na nowym, podczas takiego stresowego momentu, przez moment był spadek do 10, ale dalej trzymało się to w okolicach 40 czy 60. Phasmophobia to gra, która działała dobrze na starym kompie, ale chcieliśmy sprawdzić, ile wyciągnie na nowym, tak w ramach ciekawostki. Przyrost jest spory, ale na 60-hercowym monitorze raczej ciężko będzie zobaczyć różnicę między 155 a 222 FPS-ów. Tak, ale nawet najlepsza konfiguracja na świecie nic nie poradzi na słabą optymalizację, a Bethesda niestety z niej słynie. I tak właśnie było, gdy testowaliśmy Fallout 76 na ustawieniach średnich. Przyrost mieliśmy tutaj bardzo mały, w tej konkretnej miejscówce, która faktycznie dość mocno siedzi na procu. Mowa jednak o ustawieniach średnich. Na nowym kompie możemy przełączyć detale na maksimum i wyniki są praktycznie dalej identyczne, więc gra działa może niewiele lepiej w stosunku do starego kompa, no ale przynajmniej wygląda trochę ładniej. W domu Krzychu też zrobił test na grze Blade and Sorcery, czyli tytule na gogle VR. Na starym kompie Krzychu praktycznie nie mógł grać w gry na VR, no bo niestety, gwałtowne spadki FPS-ów, zwłaszcza VR, są bardzo wybijające. Tutaj Blade and Sorcery wyciąga 71 klatek na sekundę średnio, także w VR sobie ten zestaw całkiem nieźle radzi. Gapisz mi się na kompa? Wszyscy się gapią, bo jest gigantyczny, no. Spoko. No więc komp wyszedł dobrze, zadziałał za pierwszym razem. Dobra robota, Krzychu. Spisałeś się. Tak, więc mam nadzieję, że Wam się też podobał taki odcinek z PC Builda. Jeżeli coś z tych części Was zainteresuje, to macie oczywiście linki w opisie. No i tyle. Do następnego. Bajo jajo. Bajos.